Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie: boję się śmierci. Co zrobić? Posłuchajcie odpowiedzi. Małgosia pyta: boję się śmierci. Często myślę, co jest dalej. Nie wiem, czy wierzę w niebo. To sprawia, że mam lęk ogromny przed tym. Kiedyś to mnie przerażało. Widziałam śmierć na studiach medycznych. Jak przestać się tego bać i uwierzyć w niebo? To początek mojej drogi duchowej, jednak przerażający. Co mam zrobić? Przede wszystkim tak. Myślę, że nie ma takiej osoby, która powie, że się w ogóle nie boi śmierci. Że to jeszcze, gdyby jeszcze jak wie, jak umiera, to jeszcze co innego, ale jak nie wie, jak umrze, to zawsze jest jakiś taki znak zapytania. Czy to będzie bolesne, czy to będzie niebolesne. Są osoby, które umierając są pełne pokoju, pojednane z Bogiem, ale wiedzą, że umierają i jak umierają. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem, jak umrę, to zawsze jest jakaś doza, nuta lęku, która jest całkowicie zrozumiała i tutaj myślę, że się nie ma co tym przejmować. Natomiast rozumiem, że piszesz o lęku przerażającym i tutaj przede wszystkim, Małgosia, jesteś nieśmiertelna. Warto, żebyś o tym wiedziała i o tym sobie przypominała, że jesteś nieśmiertelna. Bóg nas stworzył, jesteśmy nieśmiertelni. Nasza dusza jest nieśmiertelna. Ciało pójdzie do piachu, ale jesteśmy nieśmiertelni i nasze życie się już nie kończy. I warto, to, co mogę ci powiedzieć, to nad tym się trochę pozastanawiać, że jestem nieśmiertelna, że będę z Jezusem do końca i chcę żyć tak, żeby tutaj na ziemi być już w Królestwie Bożym, bo ono tutaj jest pośród nas. Tam, gdzie żyjemy Bogiem. I w taki sposób przeżywać wszystko z Jezusem, że się przygotowuje na nieśmiertelność, na przejście do domu Pana. I w ten sposób patrząc, to lęk przed śmiercią jest jakimś weryfikatorem naszej wiary. Czy ja wierzę w Chrystusa, który zmartwychwstał, pokonał śmierć? I tę wiarę trzeba budować. Rozmawiaj o tym z Bogiem. Nie zostawiaj tematu na zasadzie, dobra, nie będę się bać, bo tego lęku nie może być, tylko jak jest, to rozmawiaj o tym z Bogiem. Natomiast trzeba rozróżnić banie się śmierci co do tego, że nie wiem, jak to będzie, czy to będzie bolesne, czy krótkie, czy szybkie. Wiedzcie, że my śpiewamy od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowej nas, Panie. Wiele osób myśli, żeby umrzeć szybko, niespodziewanie, a to nie jest, tak ma nie być u ludzi wierzących. My chcemy móc rozmawiać o śmierci i prosimy Boga, żeby do śmierci móc się przygotować. Żeby przynajmniej wiedzieć o tym, że umrę. Żeby móc zawołać księdza. Żeby móc się wyspowiadać przed śmiercią. Powiedzieć Panu Bogu jeszcze raz przepraszam za to, co było nie tak. Więc takie mamy patrzenie w Kościele katolickim na śmierć. To jest taka refleksja z mojej strony. Myślę też, że będziecie mieli dużo do powiedzenia w tym temacie. Więc was zachęcam, żebyście w komentarzu napisali, przeczyta to Małgosia, przeczyta to ktoś inny, jak wy podchodzicie do tego, żeby się nie bać śmierci. Ja oczywiście nie jestem w obliczu śmierci w tym momencie, ale mogę powiedzieć, że się jej nie boję, chociaż to jak umrę, boleśnie, nieboleśnie, długo, jaki to będzie proces, jest niewiadomą, która jakąś tam dozę lęku daje, ale mam w tym pokój, że wszystko jest w ręku Boga. Ja chcę żyć tyle, ile Bóg mi pozwoli i ile mnie potrzebuje. I tak długo mu służyć, jak On chce. I tylko tyle, i aż tyle, jak Bóg chce. Niech wszystko będzie po Bożemu. Ale do tego to nie jest, że ktoś ci to wyjaśni i powie, tylko po prostu to się przeżywa. Życie tego uczy. Wiara, modlitwa, każda medytacja, każde spotkanie z Bogiem mnie tego uczy, Eucharystia. Także dochodź do tego swoją drogą, a w komentarzach proszę, żebyście pomogli i Gosi, i każdemu, kto te komentarze będzie czytał. Boisz się śmierci? Co ty myślisz? Jakie tutaj masz zdanie? Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i życzę wam fantastycznego dnia z Panem Bogiem.